Zapraszamy do zapoznania się z krótką historią Archiwum Państwowego w Kaliszu. W 1950 roku, zarządzaniem ministra oświaty, powstał w Kaliszu oddział powiatowy Archiwum Państwowego w Poznaniu. Właściwą działalnością archiwum rozpoczęło w marcu 1951 roku. Archiwum umieszczono w budynku przy ulicy Parczewskiej 2. Pierwszym kierownikiem i organizatorem placówki był Władysław Michałek. Po długich staraniach Archiwum Kalskie otrzymało nowy lokal. Były to pomieszczenia w dawnym Kolegium Jezuickim przy ulicy Kolegialnej 4. Archiwum mieściło się tutaj w latach 1958 do 1992. W 1959 kierownikiem został Roman Szczepaniak, autor wielu prac z dziedziny archiwistyki. W 1984 roku WAP w Kaliszu przemianowano na archiwum państwowe w Kaliszu. Dopiero w 1990 roku przydzielono archiwum budynków przy ulicy Złotej 43. Przeprowadzka zakończyła się w grudniu w 1992 roku. W 2004 roku dzięki staraniom u władz miasta i województwa w 2004 roku archiwum przeniosło się do obecnej siedziby przy ulicy Poznańskiej 207. Archiwum posiada przedstronną, pracownię naukową, salę wystawową oraz pra pracownię konserwatorską. Dziękujemy za uwagę.